Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w nowym Daily Vlogu. Jest godzina 5. Max jeszcze śpi, a ja zaczynam moją codzienną poranną praktykę, czyli fenomen poranka. I właśnie zamiast kawy przygotuję sobie Better Focus. Już od jakiegoś czasu stosuję właśnie ten napój. Zaraz Wam więcej o nim opowiem. Zamiast kawy z mlekiem, bo tak jak wspomniałam, praktykuję fenomen poranka, o tym opowiem Wam później, więc jest to produkt idealny, który sprawia, że między innymi lepiej się koncentruję przy wykonywaniu tych wszystkich porannych czynności. Mam już tutaj przygotowany kubek mleka, czyli odmierzoną idealną ilość. Przeleję sobie teraz do rondelka i będę to mleko podgrzewać, a następnie dodam jedną miarkę właśnie tego napoju. Mleko się grzeje, więc w tym czasie pokażę Wam, jak to wygląda w środku. O, zobaczcie, to jest taki czekoladowo-orzechowy proszek, który tak obłędnie pachnie. Mamy tutaj w opakowaniu oczywiście miarkę, która idealnie nam odmierzy produkt. I jak mleko już będzie ciepłe, to dodam sobie właśnie taką jedną miarkę. No dobrze, mój napój już gotowy. Chciałabym Wam wysłać odrobinę tego zapachu, bo to jest tak cudowny czekoladowo-orzechowy zapach i też smak trochę mi przypomina kulki Nesquik, takie do jedzenia z mlekiem. Na pewno większość z Was kojarzy, o co chodzi, tylko tutaj mamy właśnie ten orzechowy smak. Ale pewnie teraz zastanawiacie się, co to jest ten Better Focus. Słuchajcie, to jest taki napój, w którym znajdziemy między innymi 9 składników aktywnych, połączonych razem, by dawać nam bardzo właśnie taki funkcjonalny preparat. Nie ma tutaj cukru, nie ma tutaj glutenu i nie ma tutaj GMO. To jest produkt, który specjalnie jest też przygotowany dla osób, które są na diecie wegańskiej lub też na innych dietach. Naturalne składniki i zero kofeiny. Zobaczcie, jak to się prezentuje, jak prezentuje się skład. No właśnie, mamy tutaj między innymi mieszankę grzybków, mamy adaptogeny i mamy nootropiki. Nie ma tutaj nic, co mogłoby nam zaszkodzić, wręcz przeciwnie, naprawdę mamy bardzo fajny skład. I to wszystko po to, żeby się lepiej koncentrować, lepiej funkcjonować. No i właśnie, od momentu, kiedy ja zaczęłam praktykować fenomen poranka, czyli między innymi muszę skupić się na ciszy, na afirmacji, na medytacji, na wizualizacji, czytać książkę, a później ćwiczyć. Ten napój sprawdza się, słuchajcie, u mnie genialnie. To jest zdecydowanie lepszy niż kawa o poranku z mlekiem. I ja też czuję się taka lepiej skoncentrowana, ale też nieco pobudzona w taki dobry sposób, żeby właśnie wykonywać ten mój fenomen poranka. A dodam Wam jeszcze, że to jest jedna porcja, którą piję o poranku, a później przygotowuję sobie jeszcze drugą porcję, drugie śniadanie, właśnie z Better Focus. Ale już takie w wersji smoothies, więc może następnym razem pokażę Wam co i jak. Natomiast to jest super. Jeśli szukacie jakiegoś zamiennika kawy o poranku, szukacie czegoś, co pozwoli Wam się lepiej koncentrować, na przykład w pracy, to myślę, że to będzie dla Was dobre rozwiązanie. No i też fajna opcja, bo mamy taką właśnie torebkę, którą możemy ze sobą zabrać na przykład właśnie do pracy i przygotowywać sobie produkty z wodą, z mlekiem. Z czym będzie nam wygodnie. No coś, mi się zdaje, że dziś będziemy mieć piękny, słoneczny dzień, bo wpada cudowne słońce do nas, do mieszkania. Musiałam sobie, słuchajcie, tutaj zasłonić okno, bo totalnie nie było mnie widać i nie mogę zrobić makijażu. Zanim ten makijaż wykonam, to oczywiście zrobiłam sobie pielęgnację. Nałożyłam już filtr od marki Elever Cosmetics. Bardzo lubię ten filtr. Muszę chwilę natomiast odczekać, zanim wykonam sobie makijaż. Zaraz Wam powiem, czym dokładnie, co i jak. Ale w tym momencie, kiedy będę sobie czekać, pomyślałam, że do Was chwilę pogadam, bo zaczęłam temat fenomenu poranka. I kto mnie śledzi na Instagramie, ten wie, że jakiś czas temu skończyłam czytać właśnie tę książkę, którą wiele osób mi polecało. Fenomen poranka. I słuchajcie.
Ta książka jest genialna. Ja od jakiegoś czasu właśnie praktykuję wszystkie ćwiczenia, które są zawarte w tej książce, czyli właśnie ten fenomen poranka. I kto mnie zna, ten wie, że ja w ogóle jestem rannym ptaszkiem i zawsze wstawałam tak mniej więcej 5:36, a teraz wstaję o godzinie 5 i mam czas, żeby wykonać wszystkie właśnie te ćwiczenia. Pokazałam wam też, że piję z samego rana Better Focus i też jestem bardzo z niego zadowolona, ponieważ zmieniłam na początku roku kilka moich nawyków. Postawiłam na rozwój, zresztą wam o tym opowiadałam, postanowiłam zmienić kilka rzeczy i też jak zaczęłam praktykować fenomen poranka, to piłam jeszcze kawę z mlekiem i zauważyłam, że nie do końca skupiam się na czytaniu książki i też na czytaniu książek, ale też na wykonywaniu tych moich ćwiczeń, dlatego też postanowiłam, że muszę to zmienić, a ponieważ ja jestem osobą, która lubi pić ciepły napój, taki właśnie jak kawa z mlekiem z samego rana, Better Focus okazał się idealnym dla mnie rozwiązaniem. To jest coś takiego, jakby wam tu do czegoś przyrównać, jakby ciepłe kakao o smaku orzechowo-czekoladowym. Przepyszne! I zwróciłam uwagę, że pijąc właśnie Better Focus, lepiej koncentruję się na wykonywaniu tych czynności z fenomenu poranka. Czyli właśnie na tych ćwiczeniach, na medytacji, ale też przede wszystkim, to co jest dla mnie istotne, lepiej skupiam się na czytaniu książek. No i właśnie, do tej pory, jeszcze do jakiegoś czasu temu, zanim zaczęłam praktykować fenomen poranka, to czytałam różne książki i czytałam te książki wieczorową porą. Teraz, jakiś czas temu zmieniłam zasady i czytam książki rano. I wiecie co? To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Bo kiedy czytamy książkę wieczorem, to też po całym dniu czujemy zmęczenie, czasami nie możemy się na niej skupić, na tym, co w tej książce wartościowego jest. A właśnie rano przygotowuję sobie Better Focus, nakładam płatki na oczy, mam jeszcze ciszę w domu, bo Max śpi, mogę skupić się na czytaniu tej książki, mam więcej czasu, lepiej ją przyswajam, no i oczywiście później wykonuję te wszystkie moje poranne ćwiczenia, między innymi też poranne ćwiczenia, poranny trening, który przyniosłam z popołudnia na rano i słuchajcie, czuję się genialnie. Bardzo wam polecam, jeśli jeszcze nie znacie tej książki, przeczytanie fenomenu poranka i praktykowanie go. Naprawdę bardzo, bardzo dużo daje ta książka i bardzo dużo wnosi do naszego życia, a jak już zmienicie te swoje poranki, to zobaczycie, jak będziecie się super czuć w ciągu dnia. Dobra, zabieram się za makijaż. No i teraz tak szybko, w moim makijażu od jakiegoś czasu są praktycznie cały czas te same kosmetyki. Tak jak wam wspomniałam wcześniej, najpierw nakładam filtr 50 od Elever Cosmetics. Później nakładam podkład, również od marki Elever Cosmetics. Ja go mam w odcieniu beige. Mam też wersję ciemniejszą, ale ta ciemniejsza wersja sand jest lepsza dla mnie na lato. W tej chwili mam jasną skórę, swój naturalny kolor, nieopaloną, więc ten podkład w wersji beige super się u mnie sprawdza. Na moim blogu znajdziecie również recenzję wybranych produktów marki Elever Cosmetics. Później nakładam korektor w okolice oczu od marki Sisley. Następnie przechodzę do nałożenia pudru. O, nie wyciągnęłam go, widzę. Dobra, nakładam w okolicy oczu puder od marki NAM, właśnie na tę okolicę, następnie puder od marki Laura Mercier i przechodzę do konturowania przy pomocy bronzera, zobaczcie, już mi się nawet tutaj denko pomału pojawia, od marki Kylie Cosmetics, później po bronzerze nakładam róż od marki Estée Lauder i to jest róż w odcieniu, już wam mówię, 210 Pink Tease. Następnie nakładam rozświetlacz na kości policzkowe i uwaga, również na górną powiekę. I to jest rozświetlacz od marki Kylie, odcień 060. No i tutaj czasami pojawia się jakaś kredka, czyli kreska na powiece. Dzisiaj będę nakładać sobie tę oto przepiękną, taką szmaragdową, szafirową kreskę. Kredkę od marki Estée Lauder w odcieniu 06. Później
Nakładam tusz do rzęs i znowu jest to tusz do rzęs od marki Elever Cosmetics. Słuchajcie, to już moje kolejne opakowanie. Uwielbiam ten tusz, ma świetną szczoteczkę, jest genialny. Też chyba jest recenzja na moim blogu właśnie tego tuszu, tak mi się wydaje. I jak mam już zrobione praktycznie wszystko, to przechodzę do brwi, nakładam żel do brwi od marki Anastasia i nakładam cień do brwi z Inglot też, zobaczcie, już pomału robi się denko. Czyli tak wygląda moja poranna pielęgnacja, nie, przepraszam, mój poranny makijaż. Na wykończenie nakładam też balsam do ust od marki Sisley. Tutaj też przy okazji pokażę Wam gąbkę. To jest gąbka od marki Elever Cosmetics i moim zdaniem najlepsza gąbka do nakładania właśnie tego podkładu, bo też mam tutaj gąbkę od Tarte, która kompletnie mi się nie sprawdziła. Beauty Blender też mi się nie sprawdził, a jednak ta gąbka od Elever Cosmetics jest idealnie dopasowana do tego podkładu. Także słuchajcie, biorę się za zrobienie makijażu. Czas najwyższy. O! I działamy z tym dniem! No i proszę bardzo, wyglądam wreszcie jak człowiek. Makijaż zrobiony, idę teraz przygotować śniadanie, a później co w planach? Po pierwsze zakupy spożywcze, po drugie zakupy w sklepie ogrodniczym. Muszę przesadzić dzisiaj storczyki, muszę się dzisiaj nimi zająć w drugiej części dnia, więc muszę też załatwić wszystko, co jest z tym związane. A po trzecie, chcę wyciągnąć Maxa na bardzo fajną wystawę. Więc mam nadzieję, że też uda mi się coś tam nagrać z tej wystawy. Zobaczycie co i jak. No i może wykorzystamy tę piękną pogodę i wybierzemy się na jakiś spacer. W drugiej części dnia muszę też nadrobić szkolenie online, którego jeszcze nie widziałam, więc też czeka mnie trochę przy tym pracy. Także słuchajcie, ogarniamy dzień. Pokażę Wam jeszcze przed wyjściem, co mam dzisiaj na sobie, jakie perfumy. No, mam nadzieję, że ten dzisiejszy vlog Wam się spodoba. Gotowa do wyjścia. Okulary Gucci. Granatowy płaszcz Zara, sweterek polo, spodnie Zara, torba Furla i botki Michael Kors. Ta-da! Tak się dzisiaj prezentuję. Nawet nie wiecie, jaką mam pozytywną dzisiaj energię ze względu właśnie na to cudowne słońce. Zapach na dziś to Desert Eden. Słuchajcie, ostatnie kropelki. Ostatnie kropelki, na szczęście mam już nowe opakowanie. A my dzisiaj podziwiamy najdroższe obrazy świata, a dokładnie repliki tych obrazów. Słuchajcie, no robią wrażenie i ich wartość też. Tego obrazu to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Słynny krzyk. Proszę bardzo, mamy też obraz Rubensa. Massimo stwierdził, że ze wszystkich replik, które tutaj się znajdują, ta jest zdecydowanie najpiękniejsza. Tak, Massimo? È proprio professionale proprio questo. No. Proprio professionale, che dużo czasu robisz takie quadre. No i ta perfekcja. Perfekcjonista. W wykonaniu, tak. Bardzo proszę, obiad podano, szef kuchni przygotował, tak jest, bolognese, pyszności, smacznego.
No to zabieram się do pracy, mam wszystkie potrzebne rzeczy, ziemię, doniczki i przesadzam wreszcie mojego storczyka. Trzeba z nim zrobić porządek. Pierwsze, co muszę zrobić, to rozszczepić, słuchajcie, tego małego storczyka. Więc muszę uciąć ten pęd, który tutaj jest na, i później ten pęd skrócić 1 cm z jednej strony i z drugiej strony, więc zabieram się do roboty. No i dobrze, storczyki przesadzone. Mam nadzieję, że teraz będą mi pięknie rosły i kwitły. Między innymi właśnie jak ten. Tutaj mam przepiękne, zobaczcie, fioletowe kwiaty. Wszystkie powinny być właśnie w tym kolorze. W sensie każdy z nich będzie miał właśnie takie fioletowe kwiaty. Więc już się nie mogę doczekać, jak będą pięknie, pięknie rosły. Macie tak czasem, że nachodzi was, zjadłabym albo zjadłbym na przykład sałatkę na kolację, taką czy taką. No ja dzisiaj właśnie tak miałam, mówię do Masy, wiesz co, zjadłabym, zamiast robić kolację, zjadłabym jakąś jarzynową z dodatkiem na przykład szynki, tak jak tu widzicie, już pokroiłam ogórki, tutaj się robią warzywka, tutaj się robią jajka, no i zaraz będzie sałatka. Ostatni składnik, czyli obowiązkowo majonez. Sałatka gotowa. Powiem wam szczerze, że przydałaby się tutaj wisienka na torcie, czy jak to się mówi po włosku, tocco finale, w postaci świeżego szczypiorka. Ale i tak jestem szczęśliwa, że udało mi się zrobić sałatkę, która była moją zachcianką, także czas ją zjeść. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam takie wolniejsze wieczory, kiedy mogę poświęcić trochę więcej czasu dla siebie. Zrobiłam sobie już masaż bańką chińską, proszę bardzo, kąpiel, nałożyłam później emulsję od Nuskin oraz to cudowne masełko od marki Elever Cosmetics. Zrobiłam oczyszczenie twarzy, pełny demakijaż i słuchajcie, teraz robię sobie peeling, a dokładnie peeling enzymatyczny od marki Slavia. On jest w formie takiej kremowej, bardzo fajny peeling. Nakładam go oczywiście na twarz. Teraz wam pokażę, jaką on ma fajną konsystencję, takiego, powiedziałabym nawet masełka. Bardzo, bardzo fajny, zobaczcie, o, taki masełkowy. Nałożę go sobie właśnie na twarz, pomasuję chwilę i zostawię tak mniej więcej na 5 minut, a później, jak on ładnie pachnie, tak kwiatowo, świeżo, a później będę go zmywać przy pomocy tych moich ukochanych ręczniczków Tami. Wy już je doskonale znacie, także to, od czego zaczynam dzisiejszą moją właśnie wieczorną pielęgnację, to będzie ten cudowny peeling. A teraz, kiedy moja skóra już jest czysta, zrobiony peeling, stonizowana, wykonam sobie dzisiaj wieczorem masaż kamieniem gua sha na olejowym serum, również od marki Slavia. To jest wzmacniający serum olejowy do twarzy. Ja już wam o nim wspominałam przy okazji filmu z moją wieczorną pielęgnacją, ale ostatnio, słuchajcie, bardzo spodobał mi się właśnie ten rytuał. Czyli nie tylko, że nakładam serum na moją twarz i lekko je masowuję, ma świetne działanie i bardzo fajne substancje aktywne, między innymi 1% bakuchiol, ale ma tutaj również olej konopny czy olej z baobabu i jeszcze więcej innych fajnych substancji aktywnych, to słuchajcie, odkryłam, że na tym serum bardzo fajnie wykonuje się jeszcze dodatkowo masaż gua sha. Więc tym masażem gua sha rozgrzewamy naszą skórę, przez co też sprawiamy, że substancje aktywne głębiej nam wnikają. Także zabieram się do pracy, nakładam, o proszę bardzo, troszkę tego wyciskam sobie na zagłębienie dłoni, następnie nakładam na całą twarz i oczywiście też na szyję i zabieram się za wykonywanie masażu.
dokładnie trzy produkty, które muszę nałożyć, czyli serum do brwi i Labrow, które cały czas stosuję, oczywiście obowiązkowo. Następnie serum do rzęs i La Lash, które jest ze mną już od kilku dobrych miesięcy i muszę Wam powiedzieć, że nie wyobrażam sobie w tej chwili moich rzęs bez tego serum. Też często pytacie, co sprawia, że moje rzęsy w tej chwili tak wyglądają. To jest połączenie dwóch produktów. Serum do rzęs i La Lash i słuchajcie, tuszu do rzęs od Elever Cosmetics. Ja jestem absolutnie zakochana w tym połączeniu. Był taki moment nawet, że myślałam, że nie znajdę już takiego dobrego tuszu jak mój ukochany tusz od Estée Lauder, ale się okazało, że jednak jest. Jest bardzo fajny tusz. No i ostatnia rzecz. Oczy, okolica oczu i okolica ust. I tutaj pojawia się, no nie mogło być inaczej, Ila Aesthetic z mikromasażerem. Kocham ten produkt. Zresztą kto go poznał, ten doskonale wie, co to takiego jest, jak to działa i że naprawdę można się w nim zakochać. Zwłaszcza w tym przyjemnym, chłodzącym masażu właśnie tutaj, słuchajcie, w tej okolicy. Cuda, a poza tym to serum kremowe tak przepięknie rozświetla właśnie tutaj okolice wokół oczu. Także słuchajcie, dzisiaj sobie zrobiłam właśnie taki wieczorny rytuał pielęgnacyjny, między innymi właśnie z kosmetykami marki Slavia, o których niedługo też zrobię Wam film, ponieważ uważam, że to są bardzo interesujące kosmetyki. Na razie więcej nic nie zdradzę. A już jest, już je testuję od jakiegoś czasu. Już sobie wyrobiłam na ich temat opinię, że myślę, że czas najwyższy podzielić się z Wami, co to za marka i co to za kosmetyki. No i myślę, że tym akcentem pielęgnacyjnym mogę się już dzisiaj z Wami pożegnać i zakończyć ten dzisiejszy film. Zaraz będziemy z Maxem oglądać, no właśnie, jakiś film dzisiaj wieczorem, dobry. Coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, także zapowiada się ciekawie i wieczór całkiem tylko i wyłącznie dla nas. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Przypominam, jak rozwiniecie sobie opis, to tam oczywiście macie wszystkie linki do produktów, które Wam dzisiaj pokazywałam, kody zniżkowe i nie tylko, wszystkie najważniejsze informacje. A my oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!